Jeśli oglądałeś wcześniejsze nagrania z cyklu chemicznego, to wiesz już, czym jest równanie reakcji chemicznej. Co więcej, wiesz także, iż w trakcie reakcji chemicznej substraty reagują ze sobą i zamieniają się w produkty. Dzisiaj przejdziemy do dalszych rzeczy, które możemy wywnioskować na podstawie poprawnie zbilansowanego równania reakcji chemicznej. Porozmawiamy na temat obliczeń stechiometrycznych. Ogólnie pojęcie stechiometrii dotyczy stosunków ilościowych, w jakich reagują atomy i związki chemiczne. Stosunek ilościowy możemy wyrazić na trzy sposoby: w postaci stosunku molowego, wagowego i objętościowego. Dzisiaj zajmiemy się stosunkiem molowym i wagowym. O stosunku objętościowym porozmawiamy sobie wkrótce. Zacznijmy od zbilansowania takiego równania. Tlenek żelaza 3 reaguje z glinem, w wyniku czego powstaje tlenek glinu i żelazo. Najpierw zastanówmy się, jak wygląda wzór stechiometryczny tlenku żelaza 3. Na podstawie nazwy wiemy, że żelazo ma tu wartościowość 3. Tlen natomiast zawsze ma wartościowość 2. Zapisujemy symbole atomów, a nad nimi ich wartościowość. Następnie na krzyż przepisujemy sobie te wartościowości i otrzymujemy Fe2O3. W naszej reakcji tlenek ten reaguje z glinem i otrzymujemy tlenek glinu. Glin zawsze ma wartościowość 3, więc piszemy analogicznie, jak to miało miejsce w przypadku tlenku żelaza 3, Al2O3. Kiedy atom ma tylko jedną wartościowość, nie musimy jej podawać w nazwie związku. Dlatego też nie mówimy tlenek 2 żelaza 3, tylko tlenek żelaza 3, bo tlen w tlenku zawsze ma wartościowość 2, a żelazo może mieć wartościowość 2 lub 3 i dlatego w nazwie tlenku podajemy wartościowość żelaza. Dzięki temu nasz słuchacz od razu wie: aha, ma on na myśli ten tlenek, a nie jakiś inny. Natomiast w przypadku tlenku glinu wiemy, że glin ma zawsze wartościowość 3 w związkach chemicznych, a tlen 2, w związku z czym nie jest konieczne podawać ich wartościowości w nazwie związku chemicznego, jaki tworzą, w nazwie tlenku glinu. Dodatkowo w trakcie tej reakcji powstaje również metaliczne żelazo. Dopisujemy plus Fe. Tak między nami powiem Ci, że to równanie, które teraz sobie zapisaliśmy, jest przykładem reakcji aluminotermii. Aluminotermia jest to metoda wydzielania metali z tlenków tych metali, wykorzystująca ich reakcję z granulowanym lub też sproszkowanym glinem, czyli z języka łacińskiego z aluminium. Stąd też nazwa aluminotermia. Dobrze, wróćmy do naszego równania obrazującego reakcję tlenku żelaza 3 z glinem. W chwili obecnej wygląda na to, że mamy do czynienia z cząsteczką tlenku żelaza składającą się z dwóch atomów żelaza i trzech atomów tlenu. Cząsteczka ta reaguje z jednym atomem glinu i w wyniku tego powstaje nam jedna cząsteczka tlenku glinu składająca się z dwóch atomów glinu i trzech atomów tlenu. A także powstaje też jeden atom żelaza. Jeśli chcemy mówić o czymś takim jak stechiometria, najpierw musimy doprowadzić do zbilansowania równania chemicznego. Zbilansowania, czyli uzgodnienia współczynników stechiometrycznych po stronie substratów z współczynnikami stechiometrycznymi po stronie produktów. Spójrzmy na żelazo. Po stronie substratów mamy do czynienia z dwoma atomami żelaza, a po stronie produktów jest tylko jeden atom żelaza. Zatem przed tym atomem postawmy dwójeczkę. I teraz mamy po tyle samo atomów po lewej i po prawej stronie równania. Mamy po dwa atomy żelaza. Teraz przejdźmy do glinu. Tu mamy jeden atom, a tu dwa atomy. Więc musimy po prostu po stronie substratów przed atomem glinu postawić dwa. I mamy po tyle samo atomów glinu po stronie substratów i produktów. Został nam jeszcze jeden atom do zbilansowania. Atom tlenu. Tutaj mamy trzy atomy tlenu, a tutaj również mamy trzy atomy tlenu. Wszystko się zgadza. Równanie reakcji uznaję za uzgodnione. Teraz czas na obliczenia stechiometryczne. Załóżmy, że w wyniku naszej reakcji otrzymaliśmy 85 g metalicznego żelaza. Zatem ile glinu musieliśmy zużyć? Najpierw
Aby rozwiązać takie zadanie, musimy uświadomić sobie, że to równanie poza stosunkiem cząsteczkowym równie dobrze pokazuje nam, jaki jest stosunek molowy poszczególnych reagentów w naszej reakcji. Na podstawie tego równania wiemy, że 1 mol cząsteczek tlenku żelaza 3 reaguje z 2 molami atomów glinu, dając 1 mol tlenku glinu i 2 mole atomów żelaza. To, co teraz zrobiłam, między nami chemikami określane jest mianem molowej interpretacji równania chemicznego. W naszym zadaniu na dobrą sprawę zajmujemy się tylko glinem, bo jego masy potrzebnej do zajścia reakcji poszukujemy, i żelazem, bo jego masę, która powstała w wyniku konkretnej reakcji, mamy podaną w treści zadania. Z równania reakcji chemicznej widzimy, że z 2 moli atomów glinu otrzymamy 2 mole atomów żelaza. Zatem ich stosunek stechiometryczny, molowy stosunek stechiometryczny wynosi 2 do 2, a po skróceniu 1 do 1. W treści zadania otrzymana ilość glinu podana jest w gramach. Więc teraz kolejne zadanie, jakie przed nami stoi, to powiedzmy przejście z moli na gramy. Sięgamy po układ okresowy pierwiastków i odczytujemy, że masa molowa żelaza wynosi 56 gramy na mol, a masa molowa glinu wynosi 27 gram na mol. Z równania reakcji wynika, że z 1 mola glinu, czyli z 27 gram, otrzymamy 1 mol żelaza, czyli 56 gram. Natomiast my chcemy z jakiegoś x gram glinu otrzymać 85 gram żelaza. Skoro wiemy już tyle, to aby rozwiązać to zadanie wystarczy, że rozwiążemy taką proporcję. Skoro na wyprodukowanie 56 gram żelaza potrzebujemy 27 gram glinu, to na stworzenie 85 gram żelaza potrzebować będziemy jakiś x gram glinu. Co po rozwiązaniu w przybliżeniu daje nam, że x równy jest 35 gram glinu. I rozwiązaliśmy nasze zadanie. Odpowiedź do tego zadania brzmi: aby otrzymać 85 gram żelaza, w reakcji aluminotermii potrzebujemy użyć 35 gram glinu. Dodatkowo, bez najmniejszego problemu, możemy sobie wyliczyć, ile moli glinu potrzebujemy, aby pozyskać te 35 gram glinu. Skoro 1 mol glinu ma masę 23 gramy, to masę 35 gram będzie miało y moli glinu. Otrzymujemy zatem, że y wynosi około 1,5 mola glinu. Z drugiej strony możemy zapisać sobie równanie, że ilość moli jest to masa podzielona przez masę molową. Warto zapamiętać ten wzór. Tutaj również otrzymamy, że do naszego rozwiązania zadania potrzebowaliśmy 1,5 mol glinu.